Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. No i tak, dziś możliwe, że już po raz ostatni zaglądamy do złodzieja, aby tu wreszcie wygrać na znalezione niekradzione wyzwanie numer 2. Jak widzicie, pierwsze super łatwo, trzecie po czterech porażkach w końcu przyszło zwycięstwo. Więc tak, nie ma co przedłużać, lecimy. No i dzisiaj cel jest prosty: ukraść tak potężne rzeczy, że po prostu nic nas nie zatrzyma przed zwycięstwem. I dobra, kosmiczny żołnierz oraz magik. Zacznijmy od magika. No bo tak, u niego można ukraść dwie dosyć ciekawe rzeczy. Która bardziej? A cholera wie. Ale definitywnie jedną z tych rzeczy będę musiał ukraść. Prawdopodobnie nie powinienem tego robić teraz na wizji, ale tak. Zaraz wam zarzucę, może, jeśli się nie mylę, jeśli uda mi się coś znaleźć szybko, stronkę z kołem fortuny. I tam będzie po prostu ostatecznie decyzja, co i jak idzie. Okej. Dobra. Jest... Wiecie, chcę, żebyście po prostu widzieli, żeby potem nie było, że oszukuję. I tak za dużo będzie roboty z tym, żebym to miał potem wam pokazać. Dobra, nie było tematu. A to co jest znowu? Halo. Halo, gra. Na rzecz, co chwilę widzę, że mi kursor ucieka z podwójki. Ale okej, mniejszej. Czy on ciągle dostaje tarczę, czy mi się to tylko wydaje? Nie mówcie, że ja przegram z tym jełopem. Tylko przez to, że on za często dostaje tarczę. Ja, chyba przegramy. Nie przegramy. Nie tym razem. Kości były po naszej stronie, dobra. No i teraz trzeba zdecydować. Tarcza czy pocisk? Wezmę pocisk. Wydaje się być lepszym wyborem, bo zawsze z taką dwójeczkę można 5 obrażeń zadać. Ale nie, lepiej zrobić to w ten sposób. Załatwione. A jeszcze lepiej byłoby haku użyć, haka w sumie, i wiecie, tak zarzucić podwójnie. Później to chyba ulepszy nawet. Ale tak, teraz nie ma co się przejmować. Rzucamy raz i wygrana. Dobra, dodatkowa kostka, czyli dodatkowa szansa na wspaniałą pożystą wartość i dmuchawka. Nie powiem, żebym się smucił z tego powodu, ale nie powiem też, żebym był zadowolony. Ogólnie mówiąc, dmuchawka fajna sprawa, ale... Powiedzmy, że może nie na tą strategię. I... Dobra. Jest okej. Pobicie jak się dało. Jak na jedną rundę i teraz trzeba będzie wymyśleć, czy coś tutaj chcemy, czy nie. Może stale lustra? Chyba by się wtedy, wiecie, mieć jakieś rzeczy multiużytkowe, ale... Ale tak, no. Stale lustra może być... dobrym wyborem. O ile cokolwiek będziemy brać jednak, bo... No, jakby rzeczy jakkolwiek mocne, tak no... sytuacyjne. Dobra, wiecie co, nie. Nie będę przedłużał walki o kolejną rundę tylko dlatego, że chcę coś mu zabrać. No to nie ma sensu, po prostu. Lepiej będzie naprawdę, no... skupić się na zbieraniu rzeczy, które mają większy sens. No dobra, Driada. Co ty możesz mi zaoferować? Trująca proca. Nie. Muchołówka jest duża, więc też raczej nie. Tak. Sztylecik pewnie też sobie ulepszę później. Jak tak myślę o tym, co mamy.
pocisk ten magiczny też się ulepszy, będzie dobrze. Okej. Miałem czwórkę tam rzucić. Rzuciłem czwórki, to teraz mam za swoje. Teraz wiem, że mógłbym też haka użyć, żeby dwóch pocisków użyć, ale no, nie chciałem. Niestety odbija się na tym, że mogę zaraz zginąć. Teraz zakupimy z piątką. Okej, tym razem to było dobre ryzyko. Dziękuję bardzo. Wygrana. Kolejny raz. Więc no, jest bardzo dobrze. Nawet bardzo, bardzo. A teraz tak, odliczanie wszystkich. Ne. Ręce igła. Wezmę błąd, szczerze. Z tych wszystkich opcji bardziej wydaje się sensowny. Przy czym bardziej sensowny nie oznacza lepszy. Tak, tutaj mam śnieżkę i dwa ognia. Weźmiemy sobie śnieżkę. Naprawdę. Ej, to jest naprawdę wredne momentalnie, jak tak patrzę. Czasami. Po prostu gra zrobi wszystko, żeby nie mógł mieć swojego planu. Ale dobrze. Nie przejmujmy się tym, tak jest ok. Zaryzykujmy. Ok. Dwójki nie ruszam, nie ma co sobie zadawać więcej obrażeń. Pięcie obrażeń, ok, będzie jedyneczka. Piąteczki. A nie, zamiast szósteczki. Tak, zapomniałem, że zawsze bierze najwyższą. Okej, niech będzie i tak, niech będzie i tak. Nie przejmujmy się tym. No dobra. 1-3. Czyli 3. Piątka w jedynkę. Tak. Nawet nie wiem, czy to ma sens, że to coś więcej. Nie, nie ma sensu. Dobra. Wygrana. Jak mówię, mamy jedną rzecz naparzystą, więc teraz bierzemy śnieżkę, żeby mieć też nie na nieparzystą. Bierzemy jabłka, jesteśmy prawie niezranieni. I teraz tak, kryształ leczący, podróba i skórzany pancerz. Wezmę pancerz. Zawsze jest jakieś redukcje obrażeń. Nie najlepsze może, ale... Pirat, łobuz i odkurzacz. Odkurzacza będę chciał ukraść, pirata i łobuza już niekoniecznie. Ale i tak, zacznę od pirata, bo mi blokuje aż dwie testy, co to jak to się nazywa? Pakowadła. I teraz zobaczmy, czy to zadziała. O, okej, dobra. Warto było zaryzykować, bo okazuje się, że działa nawet tak podwójnie. Nie rzuciłem do wytrycha, oczywiście. Dwa obrażenia. Jeden tam. Super, i teraz liczymy pocisk. Okej, jest w porządku, nawet bardzo. Ale tak, mimo wszystko, że jest w porządku i wydaje mi się, że możemy to wygrać jak na razie, to, wybaczcie, to już właśnie takie nieogarnięcie dzisiaj moje. Ale no, odcinek mogę powiedzieć szczerze, jest nagrywany w tym oporze ekstremalnej. Nawet nie wiem, dlaczego ukradłem. Ja to przecież nie ma niczego ciekawego. I to mówię szczerze, jeśli chodzi o tam porę ekstremalną. Po prostu... Chodziłem sobie, że posiadzę dłużej, żeby nagrać więcej odcinków na zapas i... Nagle jestem tutaj. Teraz. Teraz, w której... Nagrywam Dicey Dungeons, chociaż... No, chyba nie powinienem. Ale tak. A to już kiedyś mówił... Tak, no. Nie wiem, czemu się tak teksty powtarzają, ale mniejsze. Klocki hak albo ostrzał. Weźmiemy hak, chociaż tak nie będę z niego korzystał raczej. Zobaczmy, co możemy tu ulepszyć. Pancerz na dowolnej kostce. Hak... Można. Lecik wiadomo, tutaj ósemka. Jeden. Wiecie co, zacznijmy od pocisku.
3 obrażenia. Zanim drugie kowadło, to tak chciałbym powalczyć z odkurzaczem. Bo wydaje mi się, że właśnie odkurzacz może zaoferować nam coś bardzo fajnego. Oczywiście, że 1-3. Więc no. Odkurzacz, jeśli się nie mylę, ma właśnie wyssanie krwi. Nawet jeśli miałoby być duże, to wydaje mi się, że tak. Musimy po prostu. Wyssanie krwi właśnie sobie zarzucić. 3-3. Jakbyś lepiej. Mówię do tego, że wiecie, wyssanie krwi będzie fajnym właśnie leczonkiem. A z takim leczeniem to łatwiej będzie przeżyć i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Co ja tutaj gadam? Wszyscy wiecie co. Teraz zrobimy w ten sposób. I w ten. Idealny wynik po prostu. I dobrze. 1-1-2. Dobra, się będzie trochę leczył, ale... jeszcze go dopadniemy. Tego. 4-1, okej. Może być, tak, tak i... jedno więcej obrażenie byłoby super. No niestety. A niestety. Ja się tak nie zmienię to faktu, że... no, wygrana. Dobrze, poziom, super. I bierzemy wyssanie krwi. Jak mówiłem wcześniej, dodatkowa kostka, jej. I od razu zobaczymy, jak wyssanie krwi się zachowuje, kiedy jest ulepszone. Ważne, dowolną wartość tutaj dać. Biorę. Naprawdę będzie nas to kosztować aż 2 miejsca. Ale tak, możemy się pozbyć dmuchawki w takiej sytuacji i... teraz gawałbym ze sztyletu. Chociaż mówiłem wcześniej, że go chcę nosić i ulepszyć. Może nie jest aż taki potrzebny. Patrzmy na to, ile mamy fajnych rzeczy. Dobra, to teraz co my tu mamy? Dynki, piątkę i dwójkę. Dobra. Łatwo to można ugrać. Nawet niepotrzebnie to robiłem. No ale cóż, nie przejmujmy się tym. Co ja tu robię? Bo i tak to najwyraźniej nie ma znaczenia. Przynajmniej najzwyczajniej w sumie powinien powiedzieć. Tak. Nie, mam idealnie kości pod to, żeby właśnie tutaj zagrywać, jeśli chodzi o ilość. To sztylecik może pozwoliłby to szybciej wykrywać, ale... nie sądzę, żeby to było aż takie potrzebne, więc... więc po prostu... super i teraz... tym razem na przykład nie mamy już dału. Ale czy to ma znaczenie? Oczywiście, że nie. Bo pożyczam sobie zdrowie, jesteśmy w pełni... uleczeni dzięki wyssaniu życia. Chłopiec pokonany. I nawet jabłka nie są potrzebne. Więc super. Okej, piętro numer 4. Tym razem w formacie bardzo małym. I tak, ogniomistrz chyba ma kulę ognia. Kraken nie wiem, czy miał coś dobrego. Wilkur miał klątwę. Nie, to takie ataki zatruwające. No, podatność na lód, mówicie. Miał tylko kulę ognia. To pas. Jeśli podatność na lód, to proszę, mam dla ciebie prezent. Dobrze. Tak, tak, tutaj tak. Może byłoby lepiej, gdybym użył haka, ale nie chciałem. Cóż, będą dwa obrażenia i dwie podpalone kostki. Jeden, pięć i... mogło być lepiej. Prawie pełne zdrowie. Wiecie, liczę na to, że czwórka będzie, bo wtedy byłoby idealnie.
Okej, nieźle, nie ma to jak stara, dobra wymiana ognia. Nie wiem, czy on to mówił, dlatego by się to przeczytał. Rano... Jest sens... Nie, nie ma sensu używać jabłka, więc no... No i teraz Kraken. Bardzo niebezpieczna bestia. Tutaj ma atak, który się dobrze skaluje. Z ilością użyć klątwy, czyli najgorsze, co może być, i oślepienie kostek. Cóż, w takim wypadku... Jak by tutaj coś zagospodarować? Wszystko już załatwione. A jeśli chodzi natomiast o resztę, to nadmiar będziemy rzucić tu może. Może jakimś tym właśnie go okradniemy. Chociaż nie wiem po co miałbym to robić. Super. Super po prostu. Najgorzej. Starty? Wy to widzicie? Wszystko mi zadziałało, tylko nie magiczny pocisk. Nie, no to są naprawdę chyba jakieś żarty. Okej, dobra, przynajmniej teraz nie ma klątwy. Tak, skoro klątwy nie ma, to tutaj od razu idzie, to tutaj. Mam tu towarzystę, więc to tak. 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 Chyba wygramy. Ja nawet w dobrym stylu, jak tak patrzę. No, bardzo dobrym nawet bym powiedział. Wsteczka, nawet nie będę czekał. Jesteśmy w takim samym stanie, w jakim wchodziliśmy do bitwy, no to już jest sukces, muszę przyznać. Dobra, nie okradliśmy Krakena. I tak nie mam czego robić tak potrzebnego. I dobra, teraz wilko. Wilko, drogi wilkorze. Masz coś przydatnego? Nie. Nie masz to, to tak. Tak, tak. Tak. O, dawaj, pokaż, na co się stać. No cóż, wygląda na to, że stać cię na typowe zagranie. Antwon. Musimy być ostrożni. To zadziała. To nie zadziała. Okej, czyli nie będzie teraz zamrożenia, ale inne efekty będą, więc nadal jest okej. Dobrze, 10 życia. Na dubla, ale go nie użyję. Otruwać. I tak, teczka tutaj. Teczka tutaj, co tak. I dziękuję bardzo. Pełne życie, nawet gdyby nie było level upa. No to jest piękne. To jest piękne. Teraz tak, kościelny klucz nie, piła do metalu nie, ulepsz wyposażenie, oczywiście, że tak. Teraz co by tutaj wybrać? Mieliśmy coś dobrego? To nie ma, więc... Jaszko. Zawsze coś, wiecie. Kawka na szczura? No nie, i tak z niej nie korzystam. Jabłko, jak widzicie, nie możemy żyć, więc idziemy dalej i... Jabłko. Morsko i to ulepszenie. No i bałwana ze szkieletem. Tym szczurów. Tak, z tych wszystkich rzeczy chyba najbardziej by mi zależało, jeśli już, no... Na czymkolwiek by mi w ogóle zależało. Chyba nie. Co to za wartości? Tu badziew. Ale dobra, to już nie ma co płakać nad tym. Czy tak źle? Bo wszystko mi się pełne życie, więc tak. I... W sumie dostał dodatkową jedynkę. A dla niego jedynki to akurat dobra rzecz. A z drugiej strony jedynki nas w ogóle nie ranią, więc tak. Tak, dla nas też są dobre jedynki. No więc... Bo możesz mieć ich więcej, kolego. I... Ojeju, piąteczka. Dobrze. Będziemy mieć trzy jedynki, okej.
Ale jedynki teraz w sumie przez to. Nie wiem, po co to zrobiłem, ale tak, jak już jedynki to jedynki. To są tak, że tego nie użyję. Chociaż, czy to ma większe znaczenie? Raczej nie. Dwie jedynki, czyli tylko my dostajemy dwie jedynki w zamian za nic. Dobra. Mogę teraz tak zrobić. Gdybym był rozsądniejszy, użył haka, byśmy to brali. Tak, to niestety stracimy jeszcze więcej hita. A nie, właśnie, nie. Ja się trzeba użył. A, bo dwie jedynki, dwie trójki, nie tak. Dobra. Ugrane. No i tak, nie mam pełnego życia, więc możemy te dwa jabłka sobie zeżryć. I tak to nie zmieni nic. Wyssanie krwi. Jeśli chodzi o zgniłe jabłko, tutaj przydałoby się może zgniły ogryzek ukraść. Pewnie go nie użyję i tak, ale... Ale... Warto o tym pomyśleć. I teraz jak tam wartości? Tutaj czwórka, nawet nie będę ryzykował, gdzie tutaj, trójka, tak. No, i możemy spróbować ten ogryzek w sumie sobie zabrać. Ale wątpię, żebyśmy zdążyli. No i na całe szczęście on też nam nie obniży zdrowia. No, nie ma ogryzka, niestety. Chociaż nie, żebym naprawdę go potrzebował, to było takie bardziej... Można powiedzieć, widzi mi się, czy zachcianka. No, ale dobra. Starcie numer kolejne. O. Teraz tak. Tutaj, jakie mam wartości? Na pewno idzie tu, piątka na pewno tu. Tu. Nie potrzebujemy nieparzystej, więc dwójka tak, tak. No dobra. I wartości 1, 2, 4. Niestety 2. Okej, to teraz ostrożnie trzeba. Już zadziałało? Oczywiście, że zadziałało. Okej, tam nie zadziałało, czyli nie jest najgorzej, tak. I... No, w sumie jest dobrze. Mimo wszystko. No i nie było niestety obrażenia, przez co 9 obrażeń. Znowu. To jest moja jedna parzysta, więc zaryzykujmy z tym. Zadziałało? Nie zadziałało, super. Mnie to nie zadziałało, najlepsze rzeczy, jaka mogło nie zadziałać. I dziękuję. Dziękuję, jest dobrze. Mieliśmy tylko 7 punktów życia na nim. Teraz szybko sklepik. Żelazny pancerz. Mamy do tej pory skórzane, a żelazny jak będzie działał? Żelazny pancerz plus, nasza nowa zabawka. Ale tak idziemy do króla szczurów, więc teraz to nie będzie miało sensu. Więc tak, ja zamiast tego szklecik. Ale na bossa i inne takie rzeczy. Zdecydowanie to będzie właśnie super. Dobra, król szczurów, nawet nie trzeba sprawdzać, co on tam potrafi, co on tam ma. Mamy jego repertuar prawie że na pamięć, więc tak. I ryzykować się dobra. I same jedynki, no to jest piękne. To jest po prostu piękne. Tak. Nie ryzykuję, naprawdę takie ryzyko się nie opłaca zazwyczaj. I... O nie, będzie... Będą potencjalnie dwa szczury. To nie trzy szczury. Potencjalnie cztery szczury. Trzy szczury. Ja na to
Nope. I proszę, znowu pełne zdrowie, to jest po prostu piękne. To jest po prostu piękne. Dodatkowa kostka, tak. I w sumie robię już na starcie z bossem, którym jest tym razem Madison. Znowu stara znajoma. Dobrze? Dobrze. Bardzo dobrze, no po prostu trafiliśmy na takiego prostego bossa, że nawet nie ma co się przejmować. Okej, hej, jestem Madison, jak dorosnę będę taka jak pani losu, okej. A w międzyczasie postaram się, żeby twój dzień był naprawdę nieszczęśliwy. Okej, co tam sobie chcesz, dziewczynka? I tak. W sumie fajnie, że mam tą dodatkową kostkę. Nawet jeśli nie mam co z nim zrobić, to zawsze mamy dodatkową szansę na to, żeby, wiecie, coś tutaj wymyślić. Powinienem bardziej się skupiać na tym, żeby, no, jak to się nazywa, bardziej obserwować, czy nie możemy wykorzystać jakiegoś tego super mocno. Jak korzystę mamy? Dobra. Tak. Tak. I tak. Idealnie. Dużo mi zabrało tych obrażeń. Oj, dużo, oj, dużo. To nawet nie ma co czekać. Dobra. Tak, tak. Dziękuję. Chyba tyle. Chyba tyle. Udało się. Nie wiesz. Nie wiesz, że po prostu się udało. Ja ci byłem taki senny, taki przemęczony, a ty proszę. A, znowu się spotykamy przy kole. Zakręćmy i zobaczmy. I tym razem. Może zdobędziesz pragnienie swojego serca. No dawaj, dawaj. I no, kto by się spodziewał? Nie. Niestety nie. No cóż, kiedyś na pewno się uda. No i mamy to. Wszystkie pierwsze rozdziały ukończone. Poza Wiedźmą jeden, ale... Nie, do tego nie chcę wracać na razie. I wyzwanie ukończone, znalezione, nie kradzione. Jej, mamy teraz za to lepko rękiego. Ulubione jedzenie, cukierek zabrany dziecku, hobby, jojo, piłka nożna i podkładanie plastikowych pająków, podkładanie plastikowych pająków do waszych kanapek. To ostatnie jest okropne, ale okej. Najszczęśliwsza chwila? Kiedyś podłożyłem pani losu poduszkę pierdziuszkę. Dlaczego jesteś w lachach? Chciałem wygrać wielką butelkę proszku na kichanie. I taki trochę dzieciuch. Ale nawet widać, że dzieciuch, ale no. Więc tak, udało się, jej. I cóż, tym akcentem mogę wam powiedzieć tylko tyle, że na obecny moment kończyłem nasze zmagania z Dicey Dungeons. Wiem, że pozostało jeszcze bardzo, ale to bardzo dużo, bo proszę, tutaj mamy właśnie wyzwanie, że tak nazwę. Jeszcze właśnie dla każdej postaci. W przypadku Wiedźmy jeszcze mamy 4. Ale tak, właśnie, możemy pokazać rundy eliminacyjne, które w sobie są jak pierwsze wyzwanie, tylko że przeciwnicy są ulepszeni. Wyległy wszechświat, który jest moim zdaniem szalony i super. Ale jednak jakoś na razie nie mam weny, żeby go aż tak pokazywać. Może kiedyś. No i to. Te rundy, powiem wam szczerze, to już jest po prostu wyższa szkoła jazdy. Ale jednocześnie na razie nie mam weny, żeby je pokazywać. I poza tym wszystkim jest jeszcze... A nie, nie widać tego czegoś jeszcze. Ale dobra, nie będę o tym więcej w takim razie mówił. I tak. Do kosteczek na pewno jeszcze kiedyś wrócimy. Ale póki co, dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że seria wam się podobała i... Na ten moment to tyle, więc trzymajcie się i... Hej, hej!